Resort zdrowia poinformował dziś o blisko 600 nowych przypadkach koronawirusa, najwięcej znów na Śląsku. Rząd będzie egzekwował przestrzeganie reżimu sanitarnego. W ostatnich dniach koronawirus pokazuje swoją siłę, zakażonych przybywa. Najpoważniejsza sytuacja jest w dużych zakładach pracy, na Śląsku to kopalnie. W tym tygodniu wymazywani są górnicy z kopalni Chwałowice i Bielszowice. W Małopolsce problem dotyczy 3 zakładów, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. I tam również w tym tygodniu stają punkty drive-thru, więc tam jeszcze osoby z tych zakładów pracy, gdzie zdiagnozowaliśmy ogniska zakażeń, będą badane. W Wielkopolsce mieliśmy dość duże ognisko zakażeń w jednej z firm drobiarskich, gdzie było zakażonych ponad 200 osób. Jak alarmuje resort zdrowia, w najbliższych dniach utrzyma się dzienny przyrost zakażeń na poziomie 500-600 pacjentów. Aby ograniczyć te liczby, niezbędne jest przestrzeganie reżimu sanitarnego, a ten przecież wciąż obowiązuje, przypomina minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rozpoczynamy w związku z tym w tym tygodniu kontrolę w sklepach, kontrolę wykonywaną zarówno przez policję, jak i przez służby sanitarne, czy klienci noszą maseczki, czy personel nosi maseczki. No i tutaj niestety trzeba przypomnieć ludziom, że to jest prawo obowiązujące i trzeba ten nos i usta zasłaniać. To reakcja na zachowania klientów. Jeżeli jest klient, który nie ma maseczki, naraża innych klientów na zakażenie, no niestety musi się liczyć z mandatem. Jego wysokość może wynieść nawet 500 zł. Kontrolę przeprowadzać będzie policja wraz z Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną. Mandaty mogą otrzymać także sami właściciele sklepów czy restauracji, którzy nie zwracają uwagi na przepisy bezpieczeństwa. Rząd rozważa także zmianę rozporządzenia w sprawie noszenia maseczek, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Rozważamy zmianę przepisu w taki sposób, żeby osoba, która jeżeli deklaruje, że ma problemy z oddychaniem, po prostu nosiła innego rodzaju przedmiot zasłaniający nos czy usta. Na przykład przyłbice. Taki przepis, jak zaznaczył rzecznik rządu, pojawi się najprawdopodobniej maksymalnie w ciągu 2 tygodni. Pod rozwagę brana jest również propozycja wprowadzenia rejestru wesel. Znalazłyby się w nim dokładne informacje dotyczące miejsca uroczystości oraz zaproszonych gości. Pozwoliłoby to dużo szybciej dotrzeć do weselników, którzy mogliby być zakażeni koronawirusem. Tymczasem z chorobą walczy 2 senatorów. To senator Jan Filip Libicki oraz senator Artur Dunin. Marszałek Izby Tomasz Grodzki zapewnia o stałym kontakcie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Testom mają poddać się wszyscy senatorowie, którzy mieli kontakt z zakażonymi. Zorganizujemy prawdopodobnie w środę, zgodnie z zaleceniami sanepidu, możliwość przebadania się tutaj na miejscu w Warszawie. Czy w Senacie, czy w technologii drive-thru. W związku z tą sytuacją marszałek Senatu przesunął także jutrzejsze posiedzenie Izby. Nowy termin to 11 sierpnia. Nie ma jeszcze decyzji, jak miałby wyglądać udział senatorów w zaprzysiężeniu prezydenta Andrzeja Dudy.